115 uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych święciło zakończenie roku szkolnego. Etap szkoły średniej, zdaniem wychowawców, to dla uczniów etap ciężkiej pracy, bogaty nie tylko w sukcesy, ale i w porażki. Trzeba sobie uświadomić, że świadectwo, które dzisiaj otrzymacie, to nie tylko arkusz papieru, na którym figurują wypisane oceny i podpisy. To wynik złożonego, długofalowego procesu. Począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i wreszcie szkołę średnią. Średnia ocen w liceum i technikum w klasach trzecich i czwartych wyniosła 3,95. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie technikum ekonomicznego. Aż 54% jego absolwentów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. W tym roku nie zabrakło również uczniów, którzy otrzymali nagrody za aktywność w życiu klasy i szkoły. Użyję trochę sportowego porównania. Z tyłu za nami jest taka tablica. Na tej tablicy jest napisane czas gry. Wasz czas gry się kończy, schodzicie na ostatnią przerwę. Ta przerwa to zejście do szatni po to, by się przygotować do matury. Ale chciałbym, żebyście spojrzeli na to z naszej perspektywy, osób dorosłych, już trochę schodzących ze sceny i z tej dalszej perspektywy. Uwierzcie w siebie, jesteście najlepsi. Za kilka dni egzamin maturalny i absolwenci na stałe pożegnają się ze szkołą.